serdecznie w kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. Dzisiaj temat wyjątkowo na topie, ponieważ prezenty świąteczne dla klientek. Dzisiaj będziemy Wam pokazywały, czy dajemy i co dajemy, więc ja zacznę od siebie, a propos czy w ogóle dawać. No to ja powtarzam to co roku. Czy Tobie by było miło, gdybyś Ty dostała prezent od swojej stylistki? No ja uważam, że byłoby miło. Kolejna rzecz, dla którego ja uważam, że warto dawać prezenty, no to jest to, że po prostu klientki przychodzą do nas latami niektóre, tak? Do mnie przychodzą klientki od 7, 8 lat. Uważam, że coś małego raz do roku im się należy, jako moje podziękowanie, że są ze mną tyle czasu. No i teraz, co tu dawać? Większość osób mówi szczoteczki, szamponiki, pierniki i tak dalej. No ja uważam, że szczoteczki, no to niekoniecznie, bo u mnie klientka dostaje co miesiąc szczoteczkę, więc dostaje co miesiąc, no i potem dostanie to samo na prezent świąteczny. No tak średnio, no nie? Natomiast są te fajne szczoteczki, które robi Lush Brush, które są w tych tubkach i na górze można mieć swoje logo lub coś świątecznego. To znowu, ja tego nie będę dawała jako prezent świąteczny, tylko w grudniu normalnie na uzupełnieniu, czyli dostanie po prostu ode mnie szczoteczkę w pojemniczku, a prezent świąteczny będzie zupełnie osobny. Ja wychodzę z założenia, że praktyczny prezent jest przydatny, więc rzeczy typu zawieszki na choinkę, nie wiem, figurka, coś tam, no nie za bardzo, bo to gdzieś walniemy w kąt lub damy komuś tam dalej w prezencie, więc tak nie za bardzo. Ja daję co roku to samo, nie będę tutaj jakaś, jak to się mówi, pomysłowa, ale uważam, że szampon dla klientek sprawdza się idealnie, jest to coś, co wykorzystają, to znaczy moje klientki to wykorzystują, więc wiem, że są z tego zadowolone. Oczywiście dodatek w postaci piernika jak najbardziej, gdzie sobie tam te pierniki zamówicie, tego jest mnóstwo pierników, jest fantastycznych do zamówienia, jedne droższe, jedne tańsze i co jeszcze można, bo to są już rzeczy, które daję nie klientkom, ale uważam, że fajnie by było dać. Ja kupiłam do porozdawania. No i teraz pierwsza rzecz to jest ta tutaj bomba czekoladowa. Pierwszy raz widzę w ogóle coś takiego i sobie zamówiłam i wiem, że już do mnie jedzie i się ekscytuje. Ja sobie zamówiłam też dla siebie, no nie? Jako po prostu posłodzenie mojego dnia. I zobaczę, jak to będzie smakowało. Taka bomba kosztuje około 15 zł, więc uważam to za fajny gadżet i smakowy gadżet i można sobie wypić, można sobie zjeść, cokolwiek tam chcemy. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą fajną, co dziewczyny dają bardzo często, są świeczki, tak? Ale zazwyczaj są to świeczki, po prostu jakieś takie zwykłe świeczki. Teraz można dostać tyle różnych fikuśnych rzeczy świeczkowych. Świeczka zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj się gdzieś tam komuś przyda. Ja zamawiam świeczki i dodatki do świeczek w słodki wosk. Rewelacyjne. W różnych w ogóle konfiguracjach kształtowych. Jest kawa, jest milkshake, jest jakieś ciasteczko, jest coś tam. One po pierwsze są zajebiście wyglądają, po drugie zajebiście pachną. Są fenomenalne, więc tutaj słodki wosk jak najbardziej mogę Wam polecić. Można też zamówić same woski do rozpuszczania, jeśli ktoś ma kominek. Więc tutaj już wkraczamy w takie prezenty, gdzie wiemy, co ktoś ma, więc niekoniecznie to musi być nasza klientka. Natomiast świeczka w kształcie takiej kawy latte uważam, że jest fajna. Natomiast czy jest przydatna dla klientki? No to znowu, prawda? Musimy tutaj wyważyć. Dlatego ja wolę dać szampon, który wiem, że zostanie wykorzystany, a takie inne prezenty, no to już dam na przykład współpracownikom, może mamie, może tam koleżankom i tak dalej, ale chciałam Wam to pokazać, żebyście wiedzieli, że istnieją takie rzeczy. I teraz, jak już skończyłam, to chyba skończyłam, mam nadzieję, że nie zapomniałam o czymś, to lecimy dalej, zobaczymy, co pozostałe stylistki powiedzą.
Cześć, z tej strony Daria, instruktor United Lash Army w Białymstoku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co moje klientki dostaną na święta. Będą to przygotowane przez nas własnoręczne bomby czekoladowe wypełnione pionkami marshmallow. Zawsze staramy się wykonywać prezenty jakby wykonane przez nas od serca, nic kupnego. W tamtym roku postawiłyśmy na pierniki ozdobione z imionami naszych klientek. W tym roku będą to bomby czekoladowe. Oczywiście do przygotowania bomby czekoladowej potrzebowałyśmy czekolady. Rozpuszczałyśmy ją w foremki. Takie posypki cukrowe w kształcie gwiazdeczki. A jakieś tam jeszcze posypki świąteczne. No to co? A, oczywiście pionki marshmallow w dużej ilości. No i jak wygląda prezent od nas? No to testujemy. Czekoladowa bomba z pionkami. Wkładamy do gorącego mleka. I czekamy, aż się rozpuści. Mam nadzieję, że długo nie będzie musiał czekać. Czekajcie, trochę przyspieszę ten proces. O! No i są. Słuchajcie, myślę, że to troszeczkę jest też frajda, gdzieś tam trochę wspomnienie z dzieciństwa, więc myślę, że taki prezent jest jak najbardziej fajny. Cześć, nazywam się Ewelina Karsz i jestem instruktorem laszmi w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj pokażę Ci, jakie ja robię prezenty dla klientek na święta. Dobrze, zacznijmy od tego, że ja wszystkie prezenty w zeszłym roku pakowałam. Zajęło mi to 3 dni, ponieważ każdy z prezentów pakowałam imiennie, dołączając karteczkę, dla kogo to jest. Robiłam tak ze względu na to, że panie przychodziły do nas nie tylko na stylizację rzęs, ale też stylizację brwi, na łączone zabiegi albo zabiegi pielęgnacyjne. I dla każdej robiłam indywidualny prezent. Te foliowe opakowania, które uwielbiam po prostu, one są takie przyjemne, jakby satynowe, zamawiałam oczywiście na AliExpress. Natomiast te kupowałam chyba w Tedim. I kupowałam po prostu takie kartonowe pudełeczka, w zależności od tego, co wkładałam do środku i co do środka i co mi się tam mieściło. Do każdej paczki oczywiście zawsze dajemy słodkości. Mamy swoje czekoladki z logo. Też dostawały klientki takie świąteczne jakieś upominki, słodkie i dodatkowo oczywiście rzęsowe pierniki, rzęsowo-brwiowe w tym wypadku. Jeżeli chodzi o stylizację rzęs, to wszystkie moje klientki zawsze otrzymują szczoteczki, ale tutaj otrzymywały szczoteczki świąteczne. Są to świąteczne szczoteczki, które zamawiałam z Lash Brush. Teraz czekam na nowe wzory, na nową dostawę. Zawsze dołączam do paczki szamponik, żeby panie dbały o te rzęsy i dodatkowo butelkę pianotwórczą. W tym roku raczej zrezygnuję z buteleczek, będą same szampony, żeby panie mogły sobie uzupełniać po prostu. Kiedyś zamówiłam też na Ali takie ładne szczoteczki, które panie mają już od dawna. To są głównie moje klientki, które są ze mną praktycznie od zawsze i one dostały je już dużo wcześniej, jeszcze zanim otworzyłam gabinet. Ostatnią rzeczą, którą dawałam do stylizacji rzęs, są pędzelki do mycia. Jeżeli panie miały jakieś bardziej bogate, łączone zabiegi, to po prostu dostawały jeszcze na przykład maski do twarzy, czy masełka do ust, również jakieś po prostu próbki kremów. Też kupiłam takie super żele do kąpieli, ponieważ prowadzę laboratorium piękna. One są też takie chemiczno-laboratoryjne. I oczywiście każda pani otrzymywała jeszcze od nas życzenia. Życzenia, w których miałyśmy zawarty taki skromny jakby
tekst, żeby Pani, dając nam prezent, podzieliła się opinią. To nie do końca może się sprawdziło, ale kilka klientek jednak udostępniło nasze prezenty, pochwaliło się tym, jak o nie dbamy, więc to było super. Jeszcze dla stylistki paznokci miałyśmy oliwki do skórek, kremy do rąk i tak samo, jeżeli ktoś robił jeszcze stylizację brwi do rzęs, dawałam oliwkę z brał henny w takim małym pojemniczku do brwi. Oczywiście do każdej paczki dodatkowo wkładamy naszą wizytówkę, żeby Pani wiedziała, od kogo dostała ten prezent. I jeżeli są to klientki, które przychodzą na stylizację, gdzie ważne są zasady pielęgnacji, to otrzymują od nas te piękne zasady pielęgnacji rzęs czy brwi, które kupuję na Bella Lash Store. I ostatnią rzeczą, którą wkładam do paczki, to jest nasza ulotka z naszymi zabiegami i z cennikiem, który funkcjonuje. Cześć, nazywam się Marzena Wykmańska i w dzisiejszym odcinku Salonowe Środy poruszymy temat, czy warto jest kupować prezenty dla klientek, po co i dlaczego. Tak, ja uważam, że warto i że każda stylistka, każdy salon powinien obdarować swoją stałą klientkę upominkiem przedświątecznym. Co może być takim upominkiem? My zazwyczaj staramy się wykorzystać to również w celach marketingowych, czyli żeby ten upominek był z naszym logo, żeby klientka mogła nas oznaczyć, wrzucić zdjęcie, podziękować, wstawić relacje na social media, żeby to było też widoczne, a zarazem jest to miły gadżet, czy miły, czy dobry smakołyk dla niej. My w większości idziemy w te smakołyki, bo uważamy, że jest to wykorzystane przez każdą klientkę i jeżeli ona nie zje, nie wiem, pierniczka czy czekolady, to odda go komuś, jest tam logo, więc to się gdzieś tam dalej roznosi. Przez 2 lata z rzędu zamawiałyśmy rzeczywiście pierniczki ręcznie robione z naszym logo. Były przepięknie wykonane, ale już też chciałyśmy coś zmienić, więc wprowadziłyśmy ostatnio czekolady. Czekolady w formie gwiazdki, w formie choinki. Też również na opakowaniu było nasze logo. Koszt takiej czekolady to było około 8-9 zł. Plus dodatkowo świece z logo. Małe takie świeczki w takich słoiczkach, gdzie jest również widoczne nasze logo, jest napisane Wesołych Świąt, więc to jest jak najbardziej fajna forma. Uważam, że takie prezenty, które każdy wykorzysta, jeżeli chodzi o takie gadżety typu, nie wiem, szczoteczka w opakowaniu świątecznym czy coś takiego, to ja uważam, że nie jest to upominek dla klientki, dlatego że taką szczoteczkę dajemy jej po każdym zabiegu, więc nie jest to nic takiego w ramach podziękowania. Prezent taki powinien się mieścić w granicach 10-15 zł, żeby to był miły gest dla klienta. Oczywiście nie trzeba obdarowywać każdej klientki takim prezentem. Możecie sobie wybrać swoje stałe klientki. My na przykład robimy tak, że zamawiamy takich prezentów na przykład 100 na jedną lokalizację salonu. I liczymy sobie, ile to będzie mniej więcej dni przed świętami, czyli na przykład 3 czy 4 dni przed świętami. Wtedy rozdajemy upominki. Ewentualnie wcześniej, jeżeli są jakieś stałe klientki, to również im dajemy. Czy jeżeli zdarza się tak, że nasza stała klientka, która przychodzi 5-7 lat, nie przyjdzie przed świętami, a przyjdzie przed Sylwestrem, to dla takiej klientki również zostawiamy taki upominek. Więc uważam, że jest to fajna opcja, na pewno miła i doceniająca klienta. Co jeszcze fajnego robiłyśmy? Robiłyśmy taką opcję, że 5 top klientek, które robią największe utargi w przeciągu roku, to akurat miało się wygenerowane z Booksy. Tutaj jakby kupowałyśmy taki prezent dodatkowo po nowym roku w ramach podziękowania za ten rok, za to, że była tak często u nas i to był wtedy taki prezent w granicach powiedzmy 50-80 zł. Był to jakiś taki zestaw herbat plus zestaw czekolad z Linda, więc uważam, że to też jest fajna opcja, żeby tak wyróżnić klientkę, wynagrodzić jej to, że była z nami przez cały rok tak intensywnie. Mam nadzieję, że moje pomysły Wam się przydadzą i do zobaczenia w kolejnym odcinku Salonowych. Cześć!
Ja się nazywam Ewa Burza i jestem instruktorem marki Lash Me w województwie małopolskim. Dziś rozmawiamy sobie o prezentach świątecznych dla klientek. Ja swoim klientkom zaczynam rozdawać prezenty w tygodniu świątecznym i tym stałym moim klientkom, które już do mnie długo przychodzą, a mają wcześniej wizytę, no to wiadomo, dostają wcześniej. I tak, w tym roku przygotowałam dla moich klientek szamponiki, które rozrabiam z koncentratu oraz pędzelki. Szamponiki kupiłam buteleczki 30 ml, które obklejam swoimi naklejkami ze swoim logiem jako produkt reklamowy. Wygląda to mniej więcej tak, jeżeli chodzi o przygotowaną buteleczkę. Z przodu, nie wiem, czy jest sobie ostrość, jest coś tam widać. W każdym razie z przodu jest samo logo, natomiast z tyłu jest zawartość buteleczki, czyli skład szamponiku. Takie buteleczki możecie sobie kupić na internecie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam stronę, natomiast wpisywałam Google i koszt takiej buteleczki to jest około 3 zł, myślę, że nie więcej. Pędzelki zamawiałam na AliExpress i też to jest może koszt około 2-2,5 zł. Jeżeli chodzi o koncentrat, z którego rozrabiam, tu mam akurat próbkę, natomiast na rzęsowni można sobie zamówić całą taką buteleczkę, jest to koszt całości około 55 zł. I tam jest chyba 50 ml, jeśli się nie mylę, więc wystarcza naprawdę na sporo. Nie będzie to jakiś duży koszt, jeżeli chodzi o całość prezentu. Biorąc pod uwagę, że w zasadzie jak chcemy kupić jakąś małą pierdółkę, no to kosztuje to i tak około 7-8 zł. Plus do tego trzeba tylko je zapakować. Ja to wszystko pakuję sobie w celafon. Celafon to też jest, nie jest jakiś zawrotny koszt, natomiast bardzo ładnie wygląda. Wiążę to wstążeczką, do tego wrzucam jeszcze jakiegoś cukiereczka i co jeszcze robię do całości? Wrzucam swoją wizytówkę i na przykład jeżeli pani u mnie robi rzęski, a nie robi brwi, to wrzucam z taką zniżką na usługę, ze zniżką na brwi, żeby może zaczęła, może jej się spodoba i może zostanie jeszcze na brwie. No w całości myślę, że zamknę się w tych 8 zł, może nawet nie 7-8 zł, jeżeli chodzi o, no nie no, 8 zł musimy liczyć o koszt takiego jednego prezenciku. Myślę, że warto docenić te klientki i tym samym, robiąc takie prezenty, robię sobie moje klientki, które powiedzmy, że chcą sobie coś tam zaoszczędzić i nie chcą kupować takiego szamponiku, a dostaną, no to później siłą rzeczy zaczynają myć też rzęsy, więc polecam. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak ja pakuję sobie te prezenciki. I parę rzeczy, które są nam potrzebne, no to mamy ten telefon, już rozcieńczony szamponik i ja sobie wrzucam swoje naklejki. Z tyłu jest skład oczywiście szamponu naklejony, jako produkt reklamowy, że to jest dawane gratisie, więc w sumie fajny pomysł, myślę. Pędzelek, akurat tu mamy Jamajkę. Z życzeniami na święta dla klientek, żeby miano to pieniądz. No i wizytóweczka. I tak. Telefon uciekł w taki kwadracik. Rozrobiony już szamponik, cukiereczek, wizytówka, pędzelek. I ściągamy to wszystko do góry. Natomiast już mam. Mój prezent świąteczny będzie mniej więcej tak wyglądał.